Robimy tego glitcha. Patrzcie, teraz mam tutaj normalne oponki, nie? W tym Nightsharku. O, jest moja wyścigówka. Teraz spróbujemy zrobić coś takiego, że przeniesiemy te wyścigówkowe koła do Nightsharka. Jest taki glitch, który to umożliwia. I żeby to zrobić, jest bardzo głupie, ale no da się, no spróbujemy. Nie wiem tylko, który to jest przycisk guide. Który trzeba nacisnąć, a zaraz zobaczymy. Więc tak, żeby zrobić tego glitcha, trzeba kupić pancerz albo po prostu zmienić pancerz, nie musimy tam kupować najdroższego czy coś. Kupić pancerz, wejść w lakierowanie, kolor podstawowy i wejść w malowanie ekipowe. I teraz trzeba... Albo ten. O, działa! Działa! Dobra, i teraz widzicie, że wyszedłem sobie w warsztacie z wyścigówki i teraz, żeby zamontować do któregoś ze swoich samochodów, musicie wsiąść do tego samochodu i wyjechać nim z tego warsztatu. I powinny się koła zmienić. Zmienił się kolor samochodu i odinstalowały mi się w ogóle wszystkie upgrade'y do tego auta, ale koła dalej mam takie same. Dobra, to spróbujemy zrobić tak, że zmienimy koła w bolidzie. Wszystkie ulepszenia mi się z tamtego auta, wiesz, odinstalowały. Szkoda, bo tam też wpakowałem z 600 tysięcy chyba. Jeszcze raz, spróbujemy tu zmienić koła. Może będzie lepiej. Więc tak, pancerz. Teraz zmieniamy na zwykły pancerz. Weźmy sobie koła? No się da w ogóle... Aha, były tam koła i są koła. Rodzaj kół. Faktycznie, no. Są. Zmieńmy sobie koła na jakieś inne. Tylko gościu miał chyba właśnie standardowe, jak oglądałem ten poradnik. A dajmy sobie takie. Okej, wychodzę z tego. Wchodzę teraz w... lakierowanie, kolor podstawowy, kolor ekipy. Raz, dwa, trzy. Przytrzymałem. I teraz wysiadam. I znowu wchodzę w Nightsharka, żeby sobie w innym samochodzie, wiesz, nie skasować ulepszeń, bo to chyba się kasuje. Wyjeżdżam nim. I oby teraz były koła z wyścigówki. Patrz, jakie szerokie kapcie. Ekstra. Działa. Do jakiego samochodu by tu teraz zamontować takie kapcie? Ale fajne. Dobra, i teraz ej, super to wygląda. Ekstra! I teraz tak, wychodzę z tego samochodu, on mi znika, ale słuchajcie, koła w tym samochodzie już mi nie znikną, one zostaną takie jakie są, dopóki chyba tego glitcha nie naprawią. Zaraz zobaczymy. Gokarda? W gokardzie też się da wymienić koła, tylko te koła są skalowane do wielkości samochodu, więc na przykład jak kupicie sobie żabę, ten taki duży samochód, albo monster trucka jakiegoś, to wam się podmienią koła na te z wyścigówki. Nie? To jest też bardzo ciekawe. I zobaczcie, wchodzę sobie do tego samochodu i mam zapisane te koła, nie? Autentycznie, patrzcie na to. Do motocykla nie będę próbował, bo mogą być z tym jakieś problemy, ale zobaczcie, mam te koła, nie? Teraz normalnie wychodzę z samochodu, samochód, wiecie, działa normalnie, teraz wszystko jest super. Idealny do biedry. Dobra, ja sobie tu sprowadzę jakieś inne auto. Tego sobie oddamy do garażu. No i fajnie, nie? Później, aha, można samochód normalnie tuningować, tylko jak chcecie zmienić felgi, to wam się coś, chyba kolor się felgi tylko zmienia, z tego co patrzyłem. Zaraz to jeszcze ogarniemy, także na spokojnie. Tak, on ma takie cieniutkie te kapcie i schowane, zobaczcie. Schowane strasznie w nadkola, nie? Kolor się zmienia. Działa. O kurde, gościu. Tutaj jest źle. To koło wystaje z tego. O jak.
Ale zobaczcie, to chociaż te tylne koła się zrównały, nie? Możemy zrobić coś takiego, że podwyższymy ten samochód. O ja, muszę go odstawić, pyk. Jeszcze raz. Fajny, w sam raz na pole. Czy ja wiem, jak ma takie slimki? Fajne to jest, musimy panto tak zrobić, bez kitu. Może będzie mnie stać na panto. I wyjeżdżamy. Lucek pogrąca mi tu. O kurde. Nie no, przesada tutaj jest. Jak to wygląda? Nie no, to wygląda źle, to już trzeba się przyznać, nie? Zniknął! O kurde, nie mam spadochronu! Nie mam spadochronu! Gokarda jak się przerobi, to te kółka praktycznie są takie same, bo gokart ma takie same koła, jeśli chodzi o ich kształt, jak w wyścigówkach, nie? Tani samochód, bo nie mam dużo kasy. No dobra, to wiecie co, spróbujemy, sprawdzimy jedną rzecz. Sprawdzimy jedną rzecz, bo jeśli na przykład ulepszymy, to wygląda tak, jakby tunik z jednego samochodu kopiował nam się na inne, nie? Więc co byście powiedzieli, jakbyśmy stunigowali wyścigówkę i wszystkie samochody sobie przyprowadzili do tego warsztatu tutaj? Jakby sprawdzimy coś jeszcze, zobaczymy, czy na przykład ten Night Shark, który mam już koła zainstalowane, czy on ma jakieś ulepszenia, czy nie ma. Zaraz sobie to wszystko zbadamy, nie? Bo jeśli nie ma żadnych ulepszeń, a ja je instalowałem i też wydałem kupę kasy w sumie na to, to znaczy, że te ulepszenia kopiują się z wyścigówki do innych samochodów. Ale koła są genialne. Do tego samochodu pasują, nie? Ale nie, myślę, że nie do każdego będzie pasować. To mamy. I teraz tak. No i widzicie, pancerz, tu miałem wszystko porobione, nie? Więc nie mamy tego. Opuszczamy warsztat, stunigujemy tylko wyścigówkę i zobaczymy, czy wszystkie ulepszenia poinstalują się również i do tego samochodu. Wydech, tutaj może coś powymieniać. Nie, tego nie, bo to będzie gdzieś tam wystawać, nie? Oznaczenie, ty właśnie. Dajmy sobie oznaczenie na tym pojeździe. To też powinno nam się skopiować na inny samochód, na inny pojazd. Zaraz weźmiemy tego Patriota i go przerobimy. Dajmy takie czarne na przykład. Lakierowanie to na razie zostawiamy. Progi to też na razie zostawię. Spoiler, możemy wymienić tu nawet spoiler? No spoczko, też na razie zostawię. Skrzynia biegów instalujemy, turbo instalujemy. No i koła, teraz możemy sobie wymienić na jakieś inne felgi. Dajmy sobie na przykład takie i damy jeszcze, starczy mi kasy w ogóle, bo mi malutko kasy zostało. Projekty opon dajmy sobie tutaj, na przykład, no coś takiego. Ulepszenia kuloodporne, kurde, bo kasa to już krótko z kasą jestem. I tak, i teraz chodzę sobie w lakierowanie, teraz wchodzę sobie w ekipę i pyk. O, dobra, zadziałało. Już myślałem, że nie zadziała. I teraz wchodzę sobie do Patriota i zobaczymy, czy Patriot będzie miał wszystkie, wiesz, ulepszenia zainstalowane, nie? Jeśli chodzi o osiągi. Podejrzewam, że malowanie się nie kopiuje się malowanie. Już to było sprawdzane. Ale zobaczymy, no. Nie, dobra, malowanie... Co się stało? Ej, zobaczcie, malowanie się nie kopiuje, tylko wybiera się jakby z opcji tego do tego samochodu. Ja pierdziele. I teraz, ole kozacko, znaczy tak, no koła nie pasują, nie? Ale wiesz. Ja pierdziele. Pytanie teraz, czy mam skopiowane też osiągi? No dobra. Musimy wjechać tym Patriotem na tuningownię i zobaczyć, czy się osiągi skopiowały. Zobaczymy, no. Pancerz powinien też być zainstalowany. Coś tam z hamulcami widzę, że nie gra. Nie, nie ma pancerza, zobaczcie. Hamulce nie instalują się te rzeczy. O, silnik jest zainstalowany, patrzcie. Niektóre się instalują, inne nie. Silnik się zainstalował jakimś cudem. W ogóle ile tu ulepszeń jest do tego samochodu. Zawieszenie oczywiście nie, jakbyśmy go obniżyli. A tu się niewiele da obniżyć, więc niech zostanie. Skrzynia biegów się zainstalowała na przykład. I turbo. Także generalnie można, nie? Teraz zobaczymy, co się stanie. O, widzicie?
da się zmienić te felgi na standardowe, czyli spoko, nie musimy tego glitcha jakby powtarzać. Ale tutaj mi pasują te, no niech będą, ekstra jest. W Scramjecie na pewno bym chciał mieć te zwykłe koła, bo tutaj zobaczcie, no nie pasuje to, nie? Tak dziwnie to wygląda. Wyjedziemy tym, zobaczymy. Jakąś rajdówkę. Poszukamy jakiegoś auta na ulicy, takie co się da zabrać i wiesz. Jakieś takie ciekawe, nie? Patriot był spoko, tam mieliśmy duże te koła. Co tutaj takiego jeździ teraz? Co tu jeszcze może być takiego ciekawego? Tutaj mamy jakiegoś SUV-a, znowu ten Mitsubishi. Tak myślę, czy do motocykla wsadzić. To by była trochę przesada już, nie? No, spłukany jestem. Nie wiem, czy mi starczy na zrobienie tego glitcha. What's up? Właśnie, może teraz cena Patriota wzrosła. Tam nie, niektóre opcje tylko tuningowe, wiesz, działały, nie? Więc on tam jakoś, cena jego nie wzrosła dramatycznie. Możemy tutaj sprawdzić, ile ten samochód kosztuje, ile można go sprzedać. 2 miliony? No coś koło 2 milionów, nie? Czyli tak chyba standardowo. I tu możemy sobie koła dać. Nie wiem, jakie tu dać. Chyba offroadowe najlepiej, terenowe jakieś. I tak, jeszcze raz pokazuję, jak zrobić tego glitcha. Kupujemy sobie tutaj, spróbuję teraz tańszy pancerz kupić. Lakierowanie, podstawowy kolor, kolor ekipy i trzymam przycisk ten, który mi wychodzi jakby z gry. Wychodzę z samochodu. Zmienił mi się w ogóle kolor samochodu. Mam nadzieję, że nie na stałe, bo mi się nie podoba ten. I teraz idę sobie do Panto. Zobaczcie, mam teraz normalne koła. Powinienem mieć też częściowo tuning zrobiony, nie? Ciekawe. No i wyjeżdżam z warsztatu areny. I uwaga, jest. Działa. Znowu jest noc w grze, cholera jasna. Pokażę wam go w tym. O rany. O rany. Ej, dobrze wygląda. O Boże. Nie chcę wyjeżdżać nim, bo na zewnątrz nic nie widać, ale rany, zbankrutowałem? O, faktycznie. Musimy kolejny napad szybko robić. Patrzcie, jaka różnica. Czyli generalnie tak jakbyśmy dystansę dodali do samochodu. W niektórych autach to będzie super pasować, nie? Bo są takie auta, gdzie zainstalujesz sobie nadkola i koła są bardzo schowane, wiesz, w karoserię, nie? I to wygląda źle. Ale tutaj to wygląda tragicznie.